Siemanko moi drodzy, ja jestem Terence, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj mam dla was update co do sytuacji z wczorajszego odcinka, także zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, no i zapraszam do oglądania, ale jeszcze przed tym chciałem pozdrowić nowych sprzyjających oraz donatorów, także oto oni. Kornelwiczyk, Leonardzi, Krystian Podłoga 4, YouTube, Skiller, Nimes oraz Jeste 4. Bardzo wam wszystkim dziękuję, serdecznie was pozdrawiam, no a jeśli ktoś z was chciałby zrobić to samo i zostać pozdrowiony na odcinku, to wiecie co robić, na dole jest link w opisie do donate'ów oraz do wspierania. Także co, teraz zapraszam do oglądania, zostawcie łapeczkę, no i lecimy. Drydziasty wczoraj na swoim instastory wyjaśnił sprawę, że tak naprawdę osoba, która go tak wyzywała oraz powiedziała, że się nie nadaje i zastąpi ktoś inny, tak naprawdę to nie był kamerzysta, tylko moi drodzy, była to podobno Wiolka. Nie wiemy ile jest w tym prawdy, ponieważ wiadomo, kamerzysta jako szef tej całej grupy mógł powiedzieć, że powiedz to i to, ponieważ przez ciebie będę miał złą opinię. Ale wcale nie mówię, że tak musi być, po prostu weźmy to pod uwagę, ponieważ wiecie moi drodzy, jakie jest życie, no i takie sytuacje naprawdę mogą się zdarzyć. Ale opinie na ten temat moi drodzy wystawcie już sobie sami, ponieważ ja nie będę nikomu narzucał tego co ja myślę, po prostu wyciągnijcie wnioski sami. Wracając pokrótce do wczorajszego live'a, na którym byłem bardzo pijany, bardzo pijany, chciałbym tylko sprostować jedną rzecz, że słowa, które były wypowiedziane w moim kierunku typu, że zastąpi mnie ktoś kimś innym, że się nie nadaje i takie bezsensowne teksty, które po prostu mnie zdenerwowały, bo takie słowa w moim kierunku nie powinny mieć po prostu miejsca, tym bardziej, że mnie znacie i wiecie, że ja po prostu robię te filmy jak mogę, staram się i daję z siebie wszystko. Nie były wypowiedziane przez kamerzystę, tylko przez Wiolę oczywiście, także nie myślcie sobie, że kamerzysta do mnie mówił takie rzeczy, bo nigdy w życiu by tak do mnie nie powiedział, ale to była Wiola i to o nią chodziło. To do niej miałem największy problem, także bez spiny do kamerzysty. No Wiola jest po prostu jaka jest i po prostu czasem działa mi na nerwy i jak się podpije, to to wszystko wychodzi i wyszło jak wyszło, no. Także nie przyjmujmy się Wiolą, bo Wiola jest jaka jest, kamerzysta jest w porządku. No i również Drydziasty się zastanawia, czy wrócić na ten tydzień do Szczecina z tego względu, żeby sobie odpocząć, czy nie, ponieważ powiedział, że bez niego, no to nie wiadomo, czy utrzymają daily, no i wyświetlenia mogą spaść z tego względu, że dużo osób właśnie ogląda ten kanał właśnie dla Drydziastego, no i faktycznie bardzo dużo osób akurat dla Drydziastego ogląda te filmy z tego względu, że Drydziasty właśnie przyciąga tym swoim charakterem tą publikę. Ale myślę, że gdyby go tydzień nie było, tylko z tego względu, żeby po prostu sobie chciał odpocząć, no to nie byłoby jakichś większych konsekwencji z tego. Dużo pytań jest też o to, czy w końcu wracam do tego Szczecina i czy nie wracam i właśnie tak stoję sobie, patrzę na to i w sumie to chciałbym wrócić. Ale nie wiem, zastanawiam się. Nie wiem, czy to zrobić. Nie wiem, czy chcę to robić. No nie wiem, słuchajcie, no najchętniej to bym, szczerze wam powiem, odpoczął, pojechał, ale beze mnie nagrywać, wyobrażacie sobie odcinki beze mnie? Niby to jest tylko tydzień, ale ten tydzień może dużo zmienić, także ciężka decyzja. A teraz przejdźmy do kolejnej sprawy, a mianowicie zobaczcie moi drodzy na to zdjęcie, no i zobaczcie kto na nim jest. Kruszwil, Olejnik, Karolina, no i hejter. Moi drodzy, czy to może świadczyć o tym, że hejter dołączy do ekipy Kruszwila i zacznie z nimi nagrywać? Poczekamy, zobaczymy, ale pokazuję wam to zdjęcie jako taką ciekawostkę. A teraz przejdźmy do tego, dlaczego hejter opuścił ekipę kamerzysty, dlaczego już go tam nie ma. Drydziasty na tym samym live na Instagramie, czyli o 4-5 rano, powiedział, dlaczego hejtera już nie ma u kamerzysty, a mianowicie podobno odwaliło mu od fejmu, no i uciekł. Jeśli jest to faktycznie prawda, no to moim zdaniem hejter zachował się totalnie nie na miejscu, ponieważ kamerzysta go wypromował, dzięki niemu zdobył jakąś tam publikę oraz zarobił duże pieniądze. No i moi drodzy, tak opuścił to wszystko bez słowa, no to naprawdę nie jest to coś fajnego. Aczkolwiek był może jakiś głębszy powód, którego nie znamy, tego nie wiemy, no i raczej się nie dowiemy. Moi drodzy, to tyle z tego filmu, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, strzelcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, piszcie komentarze, no i widzimy się już w kolejnych odcinkach. Do następnego filmu, cześć!